W dzisiejszym odcinku Piłkarski Świat i nie tylko witamy Pawła Wojowskiego. Witam wszystkich kibiców Radunii i zaczynamy. Mój ulubiony numer na koszulce, no to myślę, że najpiękniejsze na razie wspomnienia, no to w czasach, kiedy byłem w Arce i jest to numer 25. W którym awansowaliśmy do Ekstraklasy, zdobyliśmy Puchar Polski i Super Puchar Polski, więc naprawdę jest to wspomnienie z tym numerem. Moja ksywka w drużynie i skąd się wzięła? No to Wojo, jak mówi moje nazwisko Wojowski i dlatego tak wszyscy do mnie mówią. Moja piłkarska mocna i słaba strona. Myślę, że mocna strona to na pewno wytrzymałość, szybkość i charakter. A słaba strona to na pewno prawa noga, no bo wiadomo, że jestem lewonożny, gdzieś tą słabszą nogą kiedyś się tak na niej nie skupiało, no i dlatego dzisiaj są z tym problemy i na pewno gdzieś gra głową. Na co liczę w tym sezonie? Na pewno chciałbym, żebyśmy minimalnie zagrali w barażach i myślę, że każdy tak będzie na nową rundę tak z tym nastawieniem trenował, tak żebyśmy, mówię, minimalnie żebyśmy zajęli to szóste miejsce. Kto w tym sezonie awansuje, a kto spadnie? No myślę, że Stal Rzeszów i Chojniczanka no są to główni faworyci, ponieważ w tych meczach, w którym graliśmy, no to na pewno była ta jakość piłkarska po ich stronie i typuję te dwie drużyny, a kto spadnie, to nie chcę mówić, no bo wiadomo, jaka jest piłka. Zaraz Sokół Ostróda, tak, wiadomość jest, na jakim miejscu jest, a w drugiej rundzie mogą wszystkie mecze wygrać i mogą się utrzymać, więc nie odpowiem na to pytanie. Najlepszy obecnie piłkarz w drugiej lidze i dlaczego on? Chwilę się nad tym zastanawiałem, ale powiem Pomidor. Najlepszy piłkarz, z którym i przeciwko któremu grałem w karierze. Ciężko powiedzieć, bo dziś parę tych klubów zwiedziłem i chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Może bym podał parę nazwisk, ale myślę, że nie mam takiego najlepszego, z którym i przeciwko grałem w karierze. Który z zawodników jest moim najlepszym kumplem? No to myślę, że nie mam teraz z wszystkimi tak samo się dobrze dogaduję. Gdybym mógł ściągnąć jednego z piłkarza do Radunii, to byłby to no na pewno Cristiano Ronaldo, bo od czasu, gdy przyszedł do Realu Madryt, no to starałem się oglądać jego mecze i bardzo mu kibicuję. No a wzorujesz się na Cristiano? Nie, bo jest to dziś inna pozycja. A driblingi? Driblingi. Wzoruję się bardziej na Marcelo za czasów, gdy był w najlepszej formie i naprawdę był to najlepszy lewo obrońca, no nie było na niego mocnych, tak? Jak był w swojej najwyższej dyspozycji. Najlepszy trener, z którym dotąd pracowałem. Myślę, że to będzie trener Kazimierz Moskal, u którego można powiedzieć, że bardzo mało grałem, ale jednak ten warsztat trenerski był na bardzo wysokim poziomie i dlatego typuję tego trenera. Mój najlepszy mecz w karierze i dlaczego? Podam dwa mecze, które tak najbardziej zapamiętałem. Tak jak już szybciej mówiłem, na pewno będzie to w Arce, gdzie robiliśmy awans i graliśmy z Wisłą Płock. Wszedłem po przerwie i po tym meczu wygraliśmy 4-2, strzeliłem bramkę. Szedłem na sam od połowy, pamiętam, i Kiełpina zdjąłem na zamach z lewej, na prawą nogę do pustaka strzeliłem i po tym meczu zajęliśmy pierwsze miejsce po pierwszej rundzie. No i właśnie w tym sezonie awansowaliśmy. Drugi mecz to chyba był z Pogonią Siedlce, gdzie w jednym meczu miałem chyba 3 czy 4 asysty i właśnie był taki hokejowy wynik się zakończył, chyba bodajże 4-4 był w tym meczu. I tak te dwa mecze chyba najbardziej tak zapamiętam. Jakiej innej drużynie kibicuję w Polsce? No to myślę, że odpowiedź jest prosta. Arka Gdynia, ze względu na to, że no wychowałem się tam, byłem tam 13 lat, więc jestem śledziem z krwi i kości. Której zagranicznej drużynie kibicuję? Tu też odpowiedź bardzo prosta. Real Madrid, Hala Madrid, białe koszulki. Która liga na świecie jest według mnie najmocniejsza? Najmocniejsza na pewno jest liga angielska, bo jest bardzo wyrównana. Tam nawet ostatnia drużyna może powalczyć
w czołową drużyną, aczkolwiek oglądam Ligę Hiszpańską, bo nie mam zbytnio dużo czasu, ale jak już znajdę ten czas, no to Real, jeszcze raz Real. A czyli Premier League jak e-winner, druga liga, tu też każdy może wygrać z każdym. Dokładnie, coś w tym jest. Najlepszy aktualnie grający piłkarz na świecie, no to myślę, że Cristiano Ronaldo. Najlepszy piłkarz w historii futbolu w ogóle, no to 70, 80, 90 lata, no to było też kilku na pewno fantastycznych zawodników, z tego co też mi starsi zawodnicy mówili, ale to nie jest mój czas. Ja się wychowałem na Ronaldo, starym Ronaldo grubym i myślę, że to jest mój pierwszy wybór, a jeśli miałbym jeszcze typować drugiego zawodnika, no to na pewno Ronaldinho, bo to co on wyprawiał z piłką, to aż czasami dzisiaj sobie włączam jego na YouTubie filmiki i normalnie nie wierzę, co on wyrabiał z tą piłką. Normalnie z nią tańczył. Najlepszy trener piłkarski, no to myślę Zinedine Zidane. Moje największe piłkarskie marzenie, no to chyba marzenie. Gdzieś zasmakowałem tej ekstraklasy i na pewno powrót na ten szczebel. Z Radunią. Oczywiście, że z Radunią. A drugie to zagranie z orzełkiem na piersi w dorosłej reprezentacji. Moje największe marzenie związane z futbolem, myślę, że odpowiem tutaj też, że najważniejsze chyba marzenie moje to będzie tylko, żeby było i wyłącznie zdrowie mojej rodziny i wszystkich bliskich. Jakie mam hobby poza piłką? No to na pewno poza piłką jestem w 100% tutaj oddany z rodziną i to jest moje takie typo. Jeszcze bym może dodał w wolnej chwili, no to na pewno oglądanie meczów, tak, Liga Mistrzów, Liga Hiszpańska, czasami Premier League i nawet Polska, nasza piękna ekstraklasa. Ulubione kluby i dyscypliny poza piłką nożną. Ulubione kluby? Nie mam ulubionego klubu. Dyscypliny, no to tak jak gdzieś na przykład teraz, to lubię oglądać skoki narciarskie. Bardzo się tym interesuję. W wolnej chwili siadam i oglądam. Klubów takich nie mam żadnych ulubionych i poza skokami, no to na pewno jak są jakieś mistrzostwa świata czy mistrzostwa Europy, no to na pewno piłka ręczna zdecydowanie, są tam duże emocje i jeszcze siatkówka. Ulubiony film, książka i zespół muzyczny. Film to na pewno będzie Szeregowiec Ryan, klasyk, i jeszcze drugi film, który mógłbym podać, bo mam w sumie takie dwa, Skazanie na Shawshank. Książka to na pewno, no przyznam się, że dużo nie czytam, może zacznę, ale Tatuażysta z Auschwitz polecam i zespół muzyczny, no to nie mam takiego ulubionego. Ulubione danie i co sam mogę przygotować w kuchni? Na pewno ulubione danie to krewetki. A co sam mogę przygotować, to myślę, że typowy niedzielny obiad rodzinny, czyli ziemniaki, kotlecik i Suróweczka. Jak oceniasz rundę jesienną zarówno pod kątem indywidualnym, jak i drużynowym? Indywidualny na pewno, jeśli chodzi o defensywę, bo jestem wahadłowym, tak? Lewe, prawe. No to na pewno w defensywie myślę, że jest ok, ale w ofensywie no to powiem, że dużo więcej od siebie wymagam i mam nadzieję, że w drugiej rundzie będzie to dużo lepiej wyglądało, jeśli chodzi o moje statystyki indywidualne, bramki i asysty. Jeśli chodzi o drużynę, to myślę, że mogę być ja i koledzy drużyny z siebie zadowoleni z wyniku. Aczkolwiek trzeba twardo stąpać po ziemi i myślę, że stać nas na jeszcze lepszą grę i jeszcze na lepszy wynik. Koniec. Dziękujemy za rozmowę. Pozdrawiam. Dzięki, Paweł. Ile tam było?